W 1903 roku, w najwęższym miejscu między Oceanem Atlantyckim a Oceanem Spokojnym, na światową scenę wkroczył kraj, który na zawsze zmienił bieg historii. Powstała tam jedna z najbardziej imponujących konstrukcji współczesnego świata i połączenie między dwoma największymi oceanami na świecie, mówimy oczywiście o Panamie i Kanale Panamskim. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że pomimo swojej niepodległości, Kanał Panamski do niedawna znajdował się w całości w rękach USA, a cała Panama była kwasi-kolonią Stanów Zjednoczonych. Dziś przyjrzymy się temu, jak chciwi potentaci biznesowi zdobyli kontrolę nad najważniejszą drogą wodną kontynentu, jak Panama popadła w zależność i jak Stany Zjednoczone ostatecznie przejęły cały kraj. Historia zaczyna się prawie 100 lat wcześniej. Podobnie jak większość Ameryki Łacińskiej, Panama przez wieki była częścią hiszpańskiego imperium kolonialnego. Jednak pod wpływem idei oświecenia i rewolucji francuskiej, takich jak wolność, równość i samostanowienie narodowe, stosunek ludności do władzy kolonialnej zaczął się zmieniać. Czas wyzysku przez państwo hiszpańskie miał się skończyć, od teraz państwa Ameryki Południowej chciały kształtować swój własny los. Ale ponieważ Hiszpania odmówiła dobrowolnego zrzeczenia się kontroli, wybuchła wojna o niepodległość. Pod wodzą legendarnych bojowników o niepodległość, takich jak Simón Bolívar i José de San Martín, rozpoczęło się tak zwane wyzwolenie Ameryki Południowej. Stopniowo coraz więcej regionów odłączało się od Hiszpanii i ogłaszało niepodległość. Powstały nowe państwa, takie jak Kolumbia, Peru i Argentyna. Tak stało się również w Panamie. Jednak w przeciwieństwie do krwawych bitew w innych częściach Ameryki Łacińskiej, stało się to w pokojowym ruchu. W porównaniu z innymi państwami, Panama była mała, nieznacząca i słabo zaludniona. I tak, pomimo ogłoszenia niepodległości 28 listopada 1828 roku, obrała inną drogę. Dołączyła do Wielkiej Kolumbii, próby Simona Bolivara stworzenia potężnej przeciwwagi dla USA w Ameryce Południowej. W ślad za nią poszły dzisiejsze Wenezuela i Ekwador. To, co na papierze wyglądało na dobry pomysł, w rzeczywistości okazało się katastrofą. Państwo upadło zaledwie kilka lat później, nie tylko z powodu wewnętrznych napięć, ale także z powodu wpływu USA. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozpadu Wielkiej Kolumbii, mogę gorąco polecić mój film na ten temat. Podlinkuję go na końcu. Wenezuela i Ekwador stały się wówczas odrębnymi państwami, ale Panama pozostała częścią Kolumbii. W tamtym czasie wciąż nie miała prawdziwej odrębnej tożsamości narodowej i wydawała się raczej nieistotna dla głównych mocarstw. Wkrótce miało się to jednak zmienić. Pod koniec wieku francuscy naukowcy i architekci przeprowadzili pierwsze udane studia wykonalności budowy kanału przez ten kraj. Połączyłby on Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny w najwęższym miejscu i drastycznie zmniejszyłby transport towarów i usług. Wzbudziło to natychmiastowe zainteresowanie najważniejszej potęgi na podwójnym kontynencie, Stanów Zjednoczonych. Dzięki wojnom i zręcznym transakcjom Stany Zjednoczone rozszerzyły się ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Zdobyły również Alaskę na północy i walczyły o dużą część Meksyku na południu. Było zatem jasne, że nic nie wydarzy się na kontynencie bez USA. W końcu potrzebowali takiego kanału, aby tanio transportować towary z jednego wybrzeża na drugie. Kanał był ważny nie tylko dla handlu, ale także dla celów wojskowych. Pozwalał on potęgom morskim szybko przemieszczać swoje floty między oceanami, co było szczególnie atrakcyjne w czasach rosnącej globalnej konkurencji i imperialistycznych ambicji. Było zatem jasne, że USA zbudują kanał. Na drodze stanął jednak jeden gracz, Kolumbia. Jak wiemy, Panama wciąż należała do tego państwa. I choć Kolumbia z pewnością była zainteresowana takim kanałem, który pobudziłby jej własną gospodarkę, obawiała się również rosnących wpływów USA. Kontrakt przyznano więc francuskiej firmie. Jednak pomimo wielkich wysiłków, firma ta upadła w 1889 roku z powodu trudności technicznych, niezwykle wysokich kosztów i śmiertelnych chorób, takich jak malarię i żółta febra, które kosztowały życie wielu robotników. Był to oczywiście łut szczęścia dla USA, które mogły teraz wziąć sprawy w swoje ręce. Kolumbia pozostała jednak uparta i odmówiła Stanom Zjednoczonym prawa do budowy. Trzeba było więc obrać inną drogę. W międzyczasie Panama rozwinęła tożsamość narodową, a duża część ludności była coraz bardziej zirytowana zaniedbaniami państwa kolumbijskiego. W
W tym czasie państwo kolumbijskie było praktycznie niezdolne do działania z powodu gwałtownego konfliktu między partami liberalnymi i konserwatywnymi. To właśnie na tym politycznym impasie i ruchach narodowych w Panamie chciały skorzystać Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone hojnie finansowały panamski ruch niepodległościowy i 3 listopada 1903 roku doszło do starcia. Amerykanie umieścili swoje najpotężniejsze okręty wojenne u wybrzeży Panamy i zagrozili Kolumbii możliwą interwencją wojskową w przypadku interwencji. Tego dnia Panama ogłosiła niepodległość przy wsparciu USA. Panama oficjalnie oddzieliła się od Kolumbii i stała się własnym państwem. Kolumbia, która była niezdolna do działania, mogła tylko stać i patrzeć. Stany Zjednoczone jako pierwsze uznały niepodległość, a następnie inne kraje europejskie i południowoamerykańskie. Niepodległość Panamy była jednak tylko formalna, ponieważ od samego początku było jasne, kto od tej pory będzie pociągał za sznurki w kraju. Zaledwie chwilę później nowy rząd Panamy podpisał tak zwany Traktat Aybunaubarilla. Traktat ten nie tylko dawał USA pełne prawa do budowy i eksploatacji kanału, ale także pełną kontrolę nad całą strefą kanału. Oznaczało to, że obszar wokół kanału był w rzeczywistości terytorium amerykańskim. Stany Zjednoczone otrzymały również liczne bazy wojskowe, a traktat uczynił USA potęgą wojskową chroniącą cały kraj. Polityka zagraniczna USA w tym czasie była pod silnym wpływem doktryny Monroe, która miała na celu zapobieganie europejskiemu kolonializmowi na półkuli zachodniej. Kontrola nad kanałem panamskim i rola mocarstwa ochronnego wpisywały się w tę strategię, ponieważ zapewniały, że żadne inne mocarstwo nie będzie mogło zdobyć przyczółka w tym strategicznie ważnym regionie. Ponadto, ówczesny prezydent Theodore Roosevelt aktywnie promował politykę Wielkiego Kija, mającą na celu rozszerzenie amerykańskich wpływów w Ameryce Łacińskiej. W rzeczywistości Panama była teraz faktycznie kolonią USA, która była formalnie niezależna, ale zdominowana pod każdym względem przez północne supermocarstwo. Amerykańscy przedsiębiorcy natychmiast rozpoczęli budowę kanału, który został oficjalnie zainaugurowany dobre 10 lat później, w 1914 roku. Liczne amerykańskie banki dostrzegły w Panamie jeszcze jedną korzyść. Stopniowo przekształciły ten mały kraj w centrum finansowe, a przede wszystkim w raj dla unikania płacenia podatków i prania brudnych pieniędzy. Pod kierunkiem Wall Street opracowano labiryntowy system nieopodatkowanych spółek, przyciągając licznych potentatów biznesowych i jeszcze bardziej uzależniając kraj od Stanów Zjednoczonych. Z pomocą CIA zapewniono również, że właściwy prezydent pozostanie u władzy w Panamie. System ten nie miał jednak trwać wiecznie. Wynikało to z rosnącej niechęci do Amerykanów wśród ludności. Podczas gdy bogaci finansiści i operatorzy kanału z USA napychali sobie kieszenie, w Panamie nie pozostawało prawie nic. Wynikało to z faktu, że wszystkie dochody z eksploatacji kanału trafiały do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy ludność głodowała. W rezultacie w Panamie wzrosła świadomość i pragnienie pełnej suwerenności. Dochodziło do otwartych powstań i protestów. Jednym ze znaczących wydarzeń był incydent z flagą w 1964 roku, w którym panamscy studenci próbowali podnieść flagę Panamy w strefie kanału, co doprowadziło do gwałtownych starć i kilku ofiar śmiertelnych. Podniosło to międzynarodową świadomość sytuacji i zwiększyło presję na USA, aby ponownie rozważyły swoją politykę. Generał Omar Torrijos, faktyczny przywódca Panamy w tamtym czasie, umiejętnie przyciągnął uwagę światowej opinii publicznej, zmuszając USA do negocjacji. I tak w 1977 roku podpisano traktat Torrijos-Carter, nazwany tak na cześć Omara Torrijosa i prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Przewidywały one, że kontrola nad kanałem i strefą kanału będzie stopniowo przekazywana Panamie do 31 grudnia 1999 roku. Do tego czasu Stany Zjednoczone miały całkowicie wycofać się z kraju. I ostatecznie zostało to dotrzymane, dając Panamie pełną suwerenność po raz pierwszy na przełomie tysiącleci. Dzięki dochodom z kanału Panama jest obecnie jednym z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej. Jednak wpływ USA jest nadal widoczny w całym kraju. Dolar amerykański jest głównym środkiem płatniczym, panorama Panama City przypomina panoramę dużego amerykańskiego miasta, a w kraju jest wielu emigrantów z USA.